Mateusz Oteczek. Dzień dobry, to jest Newsroom Wirtualnej Polsce. Naszym pierwszym gościem profesor Antoni Dudek, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Witam serdecznie, panie profesorze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Zjednoczona Prawica znów się pokłóci, tym razem o marszałka Ryszarda Terleckiego i jego los, i jego dymisję, nie dymisję, odwołanie, nie odwołanie. Wie pan, no nie sądzę, żeby groziło marszałkowi Terleckiemu odwołanie, bo to byłby definitywny koniec koalicji, a to nie jest, ten jego tweet nie jest wystarczającym powodem, żeby, czy to, no przede wszystkim Gowin opuszczał koalicję rządową. Więc oczywiście on się zdystansuje od tego, a koalicja dalej będzie trwała, natomiast oczywiście jest to jakiś 1157 konflikt wewnątrz. Ale panie profesorze, zanim do tego 1157 lub 8 konfliktu dojdziemy, to chciałem powiedzieć, że to politycy Porozumienia jako jedyni w zasadzie tak mocno marszałka Terleckiego krytykują i mówią wprost, powinien podać się do dymisji. No wie pan, bo to jest element gry wewnątrz koalicji. Ja mam wrażenie, że każdy pretekst jest dobry, żeby wbić szpilę koalicyjnemu partnerowi. Teraz mam wrażenie, że gra się też toczy o to, czy prezes Kaczyński wyrzuci Gowina, czy nie wyrzuci. Bo myślę, że Gowinowi byłoby to na rękę. I to jest takie prowokowanie, mam wrażenie, przez Gowina i jego ludzi, prezesa Kaczyńskiego, żeby już wyrzucił Gowina. A prezes Kaczyński najwyraźniej, choć ma na to ochotę, to się powstrzymał. Bo nie chce sprawiać, nie zakończył jeszcze moim zdaniem budowania jakiegoś planu B, czyli budowania alternatywnej większości, która pozwoliłaby trwać rządowi Mateusza Morawieckiego. Panie profesorze, musimy wyjaśnić, dlaczego wyrzucenie Gowina byłoby Gowinowi na rękę? Bo moim zdaniem Gowin sobie zdał sprawę, że jego czas polityczny wewnątrz Zjednoczonej Prawicy się wyczerpał i będzie, jeśli chce trwać w polityce, musi sobie znaleźć nową przystań. Myślę, że nawet on już w jakimś zakresie znalazł tą nową przystań w Koalicji Polskiej, czyli de facto w porozumieniu z PSL-em, ale brakuje mu tego elementu, powiedziałbym, decydującego, to znaczy wyrzucenia. On nie chce sam odejść, woli z przyczyn taktycznych, jak rozumiem, żeby Kaczyński go wyrzucił, a nie żeby on sam odszedł. Być może to jest też kwestia wątpliwości części posłów, bo trzeba pamiętać, że tu jest istotne, ile Gowin Szabel będzie miał za sobą. No, w czasie kryzysu związanego z przewrotem Bielana miał za sobą 12 posłów, to było całkiem sporo. Gdyby na przykład sam powiedział jutro swoim posłom odchodzimy, to być może część tej 12 powiedziała nie, to może jednak się zastanówmy. W związku z tym czeka na ruch Kaczyńskiego, bo wtedy zakłada, że więcej tych posłów pójdzie razem z nim. Myślę, że takie jest rozumowanie i taka jest kalkulacja. A z drugiej strony, panie profesorze, jak się posłucha nieoficjalnych doniesień i nieoficjalnych wypowiedzi posłów PiS-u, no to oni sugerują, że oni nie boją się. Nie boją się tego opuszczenia porozumienia. Damy sobie radę. No wie pan, oni wierzą w to, że prezes Kaczyński uzbiera tych 10 plus minus głosów, gdzie no u Kukiza, no ale to jest trochę za mało. Może jeszcze w innych miejscach, może gdzieś w PSL-u, bo tam też tak naprawdę, o ile lider tej partii i przywództwo jest przeciwko PiS-owi, to już w tych niższych szczeblach niekoniecznie. Być może są jeszcze jakieś inne transfery, o których nie wiemy, które szykuje gdzieś po cichu prezes Kaczyński, ale w moim przekonaniu szansa, żeby wypełnić lukę, jeśli by rzeczywiście 12 ludzi Gowina odeszło z koalicji rządowej, będzie szalenie trudno i moim zdaniem rząd Mateusza Morawieckiego stanie się de facto rządem mniejszościowym, co od jakiegoś czasu w niektórych głosowaniach już ma miejsce. Trzeba pamiętać, że mieliśmy już cały szereg głosowań, w których koalicja rządowa miała problem z utrzymaniem większości w Sejmie. Panie profesorze, zostawmy na chwilę tę układankę polityczną. Chciałem jednak wrócić do tego tematu Ryszarda Terleckiego. Kim on jest w zasadzie w polskiej polityce? Jakbyśmy mieli tak na dobrą sprawę oceniać tego słowa. Wie pan, no w polityce, podobnie jak w policji, obowiązuje gra w złego i dobrego policjanta. No i w PiS-ie, który... Każda partia musi mieć takiego swojego dobrego i złego policjanta do, że tak powiem, komunikowania się z publicznością zewnętrzną, ale też do pewnego pacyfikowania konfliktów wewnętrznych. No więc Ryszard Terlecki jest takim złym policjantem Jarosława Kaczyńskiego. Jak trzeba, mówiąc krótko, sytuację zaognić, komuś przywalić, kolokwialnie mówiąc, to wtedy jest marszałek Terlecki proszony przez prezesa Kaczyńskiego i udziela takiego ostrego komentarza. Podejrzewam, że ten w sprawie Cichanouskiej też był uzgodniony z prezesem Kaczyńskim. Mam wrażenie, że Ryszard Terlecki nie pozwala sobie na zbyt wielką samodzielność od czasu, jak wiele lat temu publicznie ogłosił, że uważa się za, cytuję, żołnierza prezesa Kaczyńskiego. No to skoro było zielone światło... Raczej wykonują rozkazy. Panie profesorze, to skoro było zielone światło i właśnie wykonanie rozkazu, jak pan mówi, to rozumiem, że przeprosin też nie będzie.
Nie, no mamy już kolejny tweet marszałka Terleckiego, w którym jasno powiedział, że ani myśli za cokolwiek przepraszać i że w ogóle no, nie przyjmie do wiadomości tych pretensji, że to jest absurdalne, więc nie jest oczywiste, on z zasady nie przeprasza, a tym bardziej w tej sprawie. A pan profesor uważa, że powinien przeprosić? Iwan, no ja myślę, że zrobił rzecz bardzo złą z punktu widzenia pewnej spójności polityki zagranicznej Polski, bo dotąd jednak to PiS nieustannie mówił, że nie należy na zewnątrz wynosić naszych wewnętrznych sporów, a teraz w istocie rzeczy, co proponuje Terlecki, zabrania czołowej postaci białoruskiej opozycji spotykać się z politykami opozycji, bo oni mu się nie podobają. No to przepraszam bardzo, co on by powiedział, gdyby się za chwilę sytuacja odwróciła i to PiS był w opozycji i ktoś by mówił panu, pani Cichanouskiej, że się ma nie spotykać z prezesem Kaczyńskim czy z marszałkiem Terleckim. No, myślę, że jest to po prostu dowód daleko posuniętej arogancji, podobnie zresztą jak określanie opozycji w Polsce jako antydemokratycznej. Ja rozumiem, że to jest taka forma reakcji na te oskarżenia, które padają pod adresem PiS-u, no ale kontekst międzynarodowy jest fatalny, bo jedną z rzeczy, która łączyła jednak większość polskiej klasy politycznej, było kategoryczne potępianie reżimu Łukaszenki i jakby popieranie białoruskiej opozycji. To było jedna z nielicznych rzeczy, która jeszcze łączyła polską klasę polityczną. No niestety marszałek Terlecki postanowił wciągnąć tak naprawdę ten problem do rozgrywek wewnętrznych, bo powiedzmy sobie jasno, no cóż takiego się stanie, jeśli pani Cichanouska spotka się z panem Trzaskowskim na jakimś mitingu? Czy proszę bardzo, zmieni się od tego polityka zagraniczna Polski, racja stanu Polski ucierpi? No nic takiego się nie stanie. Jest dobrze przyjęte w krajach Zachodu, że jeśli przyjeżdża tam lider opozycji w kraju obgarniętym dyktaturą, to się z nimi spotykają przedstawiciele zarówno aktualnego rządu, jak i opozycji. No przecież tak było w czasach Solidarności, której historię marszałek Terlecki zna, bo pisał na ten temat książki, że jak przyjeżdżał jakiś polityk nielegalnej Solidarności w latach 80., czy przedstawiciel nielegalnej Solidarności w latach 80., do Stanów Zjednoczonych, to spotykali się nie tylko z nim rządzący wówczas republikanie, ale z administracji Reagana, ale także politycy demokracji, demokratów. Więc to jest pewien standard, który marszałek Terlecki podważa moim zdaniem zupełnie bez sensu. No myślę, że znamienne, panie profesorze, jest to, że tych polityków, którzy rzucili się do obrony marszałka, też nie było tak wielu. Zdarzały się bardziej tłumne obrony. Ale wracając do tego, co pan powiedział, panie profesorze, myśli pan, że taki zły pies powinien być wicemarszałkiem? Czy może to jednak jest funkcja wie pan, naprawdę no, dla kogoś oczywiście, innego? Moim zdaniem nie. Moim zdaniem nie. Tego typu polityczni zagończycy, ja nie chcę używać tego akurat słowa, którego pan użył, także z uwagi na biografię marszałka Terleckiego. Kto ją dokładnie zna, wie dlaczego to słowo, którego pan użył, jest wyjątkowo złośliwe. Ja go nie powtórzę. Natomiast jest tak, że są w każdej partii tacy zagończycy, tacy właśnie polityczni, powiedziałbym, zawadiacy, którzy w mediach używają mocnych określeń, ale tak naprawdę no najlepiej byłoby, żeby oni byli szeregowymi parlamentarzystami, nie pełnili funkcji na przykład takich jak wicemarszałek Sejmu. Niestety kiedyś było podobnie z Platformą i wicemarszałkiem Niesiołowskim, który też słynął z bardzo nieeleganckiego języka. I można powiedzieć, że Ryszard Terlecki po stronie PiS-u jest takim Niesiołowskim kolejnym, który po prostu ludzi często obraża. No tak jak słynny jego komentarz do odejścia profesora Maksymowicza. No to jest brak kultury, no to co, jak Terlecki skomentował to. I to na pewno nie służy po prostu kooperacji w parlamencie, a jednak mimo tej rywalizacji, jeśli parlament ma być parlamentem no, w rozumieniu pewnego cywilizowanego, powiedziałbym, standardu, no to ludzie, którzy pełnią w nim kierownicze funkcje, tacy jak wicemarszałek Sejmu, no nie powinni się umieć zachować. No, marszałkowi Terleckiemu, moim zdaniem, zabrakło, przykro mi to stwierdzić, bo znam się z nim od lat, kultury osobistej. A to w polityce wbrew pozorom jest ważne. Nie tylko arogancja, nie tylko pewność siebie, ale także kultura osobista jest moim zdaniem bardzo ważna i pożądana w walce politycznej. To panie profesorze, zostawmy ten temat, ale wróćmy do tej politycznej układanki. Mam rozumieć, że teraz każdy temat, który pojawi się w Zjednoczonej Prawicy, będzie wywołał takie tarcia? Każdy kolejny, pan, każda ważna no ustawa, wiem, każdy projekt, każdy komentarz, przy którym można trochę się poszarpać. Wie pan, nie wiem czy każdy, ale na pewno każdy poważniejszy, dlatego że ta koalicja, to co już chyba też u państwa w programie mówiłem, weszła w fazę tak zwanej koalicji transakcyjnej, co w praktyce oznacza, że każda istotna sprawa jest przedmiotem szczegółowych negocjacji między stronami, zanim znajdzie się większość. Już nie ma tego automatu, który znaliśmy w poprzedniej kadencji, że nieważne czego dotyczyła ustawa, ten ekspres legislacyjny pędził przez Sejm w tempie 24-godzinnym. Teraz wszystkie sprawy, które czy to ziobryści, czy gowinowcy uznają, że
warto zamanifestować swoją odrębność, będą albo w ogóle nie będą trafiały do laski marszałkowskiej, będą już na etapie uzgodnień w rządzie blokowane i mamy już takie przykłady, albo będą właśnie utykały w Sejmie, no bo nie będzie większości. Ale oczywiście to wszystko będzie też elementem testowania właśnie przez PiS tej alternatywnych rozwiązań, czyli a nuż uda się zebrać jakąś inną większość. No dlatego już mówię, testowanie trwa, no bo przecież tak. Zaproszony został Paweł Kukiz i o nim chciałem tak, porozmawiać. To on ma zastąpić Gowina? No wie pan co, tylko problem polega na tym, że on by może i mógł zastąpić, gdyby miał tyle szabel co Gowin. Bo jeżeli założymy, że Gowin ma 12-14 szabel, a Kukiz ma 5, no to właśnie, a koalicja rządowa formalnie miała przewagę 5 mandatów, no to można powiedzieć, że Kukiz wypełnia ale można to. Ale w takim razie jeszcze zaprosić zamiast Gowina 4 Adama Bielana. I on uzupełni no tak. Te braki. Taka zamiana Kukiz plus Bielan za Gowina. Panie redaktorze, Bielana nie trzeba do niczego zapraszać, bo Bielan pełnił w partii Gowina rolę oka i ucha prezesa Kaczyńskiego. I oczywiste jest tylko, że Bielan nie jest posłem na Sejm RP. I z tego co wiem, na razie ma tylko jednego posła, Bortniczuka. No to, ten poseł już jest na pewno po stronie PiSu. No ale co zresztą? No tu jest problem z liczbą. Więc tu muszą być jeszcze jacyś inni parlamentarzyści, jacyś inni posłowie poza Kukizem, który zresztą też powiedzmy sobie jasno, będzie trudnym koalicjantem, bo Kukiz, jeśli rzeczywiście się zwiąże z PiS-em, to za cenę pewnych konkretnych rozwiązań typu instytucja sędziów pokoju, no i jeśli to nie zostanie wprowadzone, to z hukiem za 3 czy 4 miesiące wystąpi z tego, tak jak zostawił PSL i powie, że go oszukano. No więc, właśnie, panie profesorze, bo ja chciałem zacytować. Paweł Kukiz mówi tak, oni uchwalają nasze ustawy, ale w zamian chcą wsparcia dla ich projektów. Tak wyjaśnił w zasadzie swoją obecność w tym projekcie. Tak, i tak działa koalicja transakcyjna, do której mogą się też przyłączyć, na przykład w jednym konkretnym głosowaniu się Lewica przyłączyła i myślę, że taki jest pomysł polityczny prezesa Kaczyńskiego na dotrwanie do wyborów, tylko pytanie, czy terminowych, czy przedterminowych. No właśnie, bo to jeszcze 2 lata trzeba wytrzymać, jeżeli terminowych. A no właśnie i z tym może być duży problem. Ja nie kryję, że ja im bardziej z każdym tygodniem patrzę na to, co się dzieje, tym bardziej umacniam się w przekonaniu, że raczej to 2 lata nie potrwa i że w tej chwili cały Polski Ład jest tak naprawdę nowym programem wyborczym PiS-u i tylko PiS czeka teraz na efekt sondażowy. Jeżeli ten efekt sondażowy nie w jednym czy w 2 sondażach, żeby była jasność, nie w ciągu 1 tygodnia czy nawet miesiąca, ale w sposób trwały na jesieni tego roku przybierze kształt ponad 40% poparcia dla PiS-u, to PiS moim zdaniem zdecyduje się na przedterminowe wybory na początku przyszłego roku. Natomiast oczywiście jeżeli nie, no to będzie dalej próbował ratować się tą koalicją transakcyjną i dowieść być może do wyborów terminowych, ale jakoś wydaje mi się, że to będzie coraz bardziej kruszeć, bo jak nie gowinowcy, to ziobryści będą podnosili głowę i demonstrowali swoją niezależność. No to zobaczymy, jak te najbliższe tygodnie będą wyglądały. Panie profesorze, zostawmy Zjednoczoną Prawicę i przejdźmy na stronę opozycji. Myśli pan, że Donald Tusk faktycznie wraca do polskiej polityki? Tak pan odebrał tego słowa, ten wywiad? Wie pan, ja myślę, że on cały czas to sonduje. To jest tak, że on już kiedyś był o krok od tego powrotu. Pamiętamy kampanię przed wyborami prezydenckimi i moment, kiedy się mówiło, że prawdopodobnie Donald Tusk będzie kandydatem Platformy Obywatelskiej, po czym Tusk wystąpił i przyznał się, że zrobiono badania bardzo dokładne i stwierdził, że ma za duży elektorat negatywny. Pytanie, czy się od tego czasu, a było to w grudniu 2019 roku, wiele zmieniło. Ale no właśnie, panie profesorze, myśli pan, że coś faktycznie się w tym temacie zmieniło? Wie pan, no w tej sprawie mamy inny sondaż, który był dosłownie pod koniec maja, gdzie zapytano Polaków, kogo widzieliby w roli lidera Platformy Obywatelskiej i tam Donald Tusk zajął 2 miejsce po Rafale Trzaskowskim. Trzaskowskiego widziało w tej roli 42%, natomiast Tuska 21%, dało mu to 2 miejsce. No może nie jest to oszałamiający wynik, ale jest to jakiś kapitał, zwłaszcza, że Trzaskowski chyba nie chce zostać liderem Platformy, więc siłą rzeczy, gdyby tak było, że Trzaskowski rzeczywiście nie chce po Borysie Budce, który ma w tym sondażu 4% poparcie, czyli właściwie się kompletnie nie liczy, nie przejmie Platformy, no to Donald Tusk jest pierwszy na liście. Ale to kim miałby być Donald Tusk w tym wszystkim? Kandydatem na prezydenta? Może tak siebie widzi? Nie. Myślę, że nie. No, wie pan, do wyborów prezydenckich mamy 4 lata, więc proponowałbym na razie nie obsadzać kandydatów na wyborów prezydenckich. Ja rozumiem, że w tej chwili toczy się gra o to, kto ma kierować Platformą Obywatelską. Czy dalej Borys Budka, czy ktoś nowy, to znaczy albo Rafał Trzaskowski, albo właśnie Donald Tusk. I to się musi rozstrzygnąć moim zdaniem w tym roku, no bo inaczej Platforma za chwilę pod przewodnictwem Budki, jeśli ten trend, który się zarysował
w ostatnich kilku miesiącach i będzie kontynuował, no to jesienią może mieć już wynik jednocyfrowy w sondażach. I to będzie już kompletna katastrofa, żeby i wygląda na to, że na razie nie ma innego pomysłu, żeby zatrzymać ten trend, jak zmienić lidera. No i teraz jest pytanie, skoro Rafał Trzaskowski nie chce, no to być może Donald Tusk się podejmie tej misji. Natomiast ja nie potrafię powiedzieć, czy to rzeczywiście pozwoli Platformie odbić się. Ja tylko mogę powiedzieć, że historycznie mieliśmy już dwa tego typu sytuacje. Słynny powrót Leszka Millera do przewodzenia SLD i powrót Waldemara Plawraka do przewodzenia PSL-owi. Oba te eksperymenty no, nie przyniosły zadowalających wyników. No fatalnie się skończyły, panie profesorze, oba te eksperymenty. Dokładnie. Ale panie profesorze, no bo co innego jest oczarować Polaków i co innego jest być wysoko w sondażu, a co innego jest przekonać partyjnych kolegów do tego, że warto być liderem? Bo już przecież słyszymy z Koalicji Obywatelskiej, że nie wszyscy na Tuska czekają. Nie no, panie redaktorze, oczywiste jest, że Platforma jest głęboko podzielona i na Tuska czeka tylko tamta część tej partii, która była blisko z nim do 2014 roku. A pamiętamy choćby wieloletnią wojnę Tuska ze Schetyną, który był coraz bardziej marginalizowany. Na pewno frakcja Schetyny nie czeka. No ci, którzy się związali swój los z Borysem Budką, bo jest taka grupa w Platformie jego najbliższego otoczenia, też nie będzie zachwycona tym, że straci tą uprzywilejowaną pozycję przy liderze partii. No chyba, że Budka by się dogadał z Tuskiem, to wtedy może oni akurat nie, ale na pewno schetynowcy dalej nie będą z tego zadowoleni. No problem w tym, że nie da się moim zdaniem w Platformie wykreować takiego lidera, który będzie zadowalał wszystkich. Natomiast w moim przekonaniu dziś najmniejszy opór budziłby Trzaskowski. To wynika moim zdaniem nie tylko z tych badań, o których mówiłem, ale generalnie z takiej opinii, no i z jego wyników w wyborach prezydenckich. Szkopuł w tym, że z każdym tygodniem widać coraz bardziej, że Rafał Trzaskowski po prostu nie chce stanąć na czele partii, który jest formalnie wiceprzewodniczącym. Jest to dość paradoksalna sytuacja, ale najwyraźniej on też nie wierzy w to, że w Platformę da się tchnąć nowego ducha i myśli o jakimś nowym projekcie politycznym. Ale panie profesorze, to podsumowując krótko, myśli pan, że ten projekt Donald Tusk ma w ogóle rację bytu? No bo patrząc na przykład na konkurentów, Prawo i Sprawiedliwość wymieniało te twarze. Beata Szydło, Andrzej Duda, Mateusz Morawiecki. To był... No tak, ale prezes był zawsze ten sam. Niech pan pamięta, że tu jest inna sytuacja, bo tu chodzi o lidera partii. Tu nie chodzi o kandydata na premiera, na prezydenta, to można różne rzeczy robić, tak jak to robił PiS. Tu chodzi o lidera partii, czyli tego głównego decydenta, bo partie w Polsce są zbudowane na zasadzie wodzowskiej. Wodzostwo Budki się nie powiodło, jest coraz bardziej kontestowane. Donald Tusk oczywiście ma za sobą kapitał tych ogromnych sukcesów, triumfów wielkości Platformy Obywatelskiej, ale zarazem ma silny opór. Więc no, ja nie potrafię powiedzieć, jak się to skończy. Ma też kapitał negatywny w postaci podwyżki wieku emerytalnego, którą można mu znów wypominać. Wracamy do tych samych tematów. Może to jest paliwo dla prezesa Jarosława Kaczyńskiego i on wbrew pozorom czeka na to. Z całą pewnością, ale żeby była jasność, ataki na Donalda Tuska w mediach prorządowych trwają od cały czas. Przez te wszystkie lata, od kiedy on przestał być w polskiej polityce, i tak jest permanentnie atakowany na równi z aktywnymi politykami. Więc pod tym względem nic się nie zmieni. Natomiast jest pytanie, czy on jest rzeczywiście w stanie tchnąć w Platformę nowego ducha. Ja osobiście jestem sceptyczny, bo ja uważam, że Platforma powoli kończy swoją misję w polskiej polityce i tak naprawdę przyszłość dla Platformy leży w wejściu do jakiegoś szerszego projektu politycznego, którego będzie częścią, bo to jest też tak, że ja nie mówię, że ona zniknie zupełnie. Ona ma ciągle potężne zasoby, zwłaszcza w samorządach. Natomiast, no i ponad 100 posłów. Natomiast mam wrażenie, że PiS-owi udało się na pewno skutecznie zdemolować wizerunek Platformy jako partii nadającej się do rządzenia. Więc prawdopodobnie ten, kto zostanie liderem po Budce, powinien myśleć o jakimś kongresie zjednoczeniowym, zmianie nazwy, zbudowaniu jakiejś nowej formacji. No i przede wszystkim rozważyć problem, czy się dogada z Hołownią, czy się nie dogada. Bo największym dzisiaj problemem dla każdego lidera Platformy, czy to będzie Borys Budka, czy to będzie Donald Tusk, czy Trzaskowski, jest jak sobie ułożyć relacje z Hołownią. Ale z drugiej strony Donald Tusk mówi, że zrobi wszystko, żeby Platforma nie przeszła do historii, czyli on chyba nie podziałby tej opinii pana profesora, że czas tam się jednoczyć, czas szukać nowego pomysłu. No zapewne nie, wie pan, no, bo dla niego będzie to najtrudniejsza decyzja. Komuś, kto zakładał Platformę, najtrudniej byłoby ją roztopić. Nie mówię, że złożyć do grobu, bo ona zupełnie by nie umarła. Więc zapewne Donald Tusk będzie najbardziej konsekwentnie bronił szyldu Platformy. Pewnie inni liderzy z Trzaskowskim na czele by to robili mniej zdeterminowany sposób. Więc podejrzewam, że no, może to być los takiej partii, która będzie powoli gdzieś tam wegetowała już nie jako główna siła opozycyjna, tylko jako ten mniejszy gracz. A czy pod przewodnictwem Tuska? No zobaczymy. Na razie Borysa Budkę broni statut. Budka nie daje sygnału, że chce ustąpić. Być może Donald Tusk zostanie kimś w rodzaju mentora Budki. Będą we dwójkę próbowali coś zrobić, skoro Trzaskowski nie chce. Nie potrafię na to pytanie odpowiedzieć. Ja mam wrażenie, że Donald Tusk ciągle
ciągle jest przed ostateczną decyzją, on ciągle testuje grunt. On by chciał wrócić, ale zdaje sobie sprawę, że to nie jest taka prosta sprawa i po prostu co jakiś czas sonduje sytuację i teraz na pewno jest bardziej dla niego sprzyjający moment niż w grudniu 2019 roku, kiedy zresztą myślał o prezydenturze, ale czy się na to zdecyduje i czy Platforma się zdecyduje na Donalda Tuska, absolutnie nie potrafi odpowiedzieć. Panie profesorze, to teraz pytanie do historyka, zupełnie zmieniam temat. Film o opozycyjnej działalności Jarosława Kaczyńskiego. Co by pan powiedział o takim filmie? Który planuje Telewizja Polska? Wie pan, no to jest jednak, no powiedziałbym, no budowanie mitu, dlatego że no, wiemy doskonale, historia opozycji w Polsce jest dość dobrze znana, opisana w bardzo wielu książkach i to nie jest tak, że się w niej nie pojawia nazwisko Jarosława Kaczyńskiego. Oczywiście pojawia się. Jarosław Kaczyński zaczynał jeszcze w opozycji przedsierpniowej jako współpracownik Komitetu Obrony Robotników, no ale problem polega na tym, że takich osób było wtedy w Polsce około 1000. O większości z nich, miażdżącej większości z nich nie powstały żadne filmy fabularne. Jest pytanie, dlaczego miały powstać akurat o Jarosławie Kaczyńskim? No, oczywiście akurat odpowiedź na to pytanie jest dość łatwa, biorąc pod uwagę, kto rządzi, kto jest szefem Telewizji Polskiej. Dokładnie. Dokładnie, no więc będzie to oczywiście budowanie mitu. Jeśli już mówiąc szczerze, mielibyśmy mierzyć znaczenie opozycyjnych, to niewątpliwie Lech Kaczyński, brat Jarosława, były prezydent świętej pamięci Lech Kaczyński, bardziej by zasługiwał na taką, ale zakładam, że filmu o Jarosławie nie da się zrobić bez Lecha. Więc jeżeli to będzie dobry film w ogóle o opozycji i tej lat 70. i lat 80., ja nie mam nic przeciwko temu. Natomiast jeżeli ale to będzie panie profesorze, film, który... czy rozumiem, że jakby taki materiał rzeczywiście powstał, bo nie wiemy, czy powstanie zaraz o tym porozmawiamy, to no byłby trochę dla prezesa karykaturalny, no bo skoro na siłę byłyby mu tam wciskane jakieś osiągnięcia, to nie wiem, czy ten efekt pan, byłby osiągnięty. Ja przypomnę, że w słynnym kabarecie Ucho Prezesa pan Robert Górski już to przewidział i tam jest w jednym z odcinków, który sobie można obejrzeć archiwalnym, historia, jak to właśnie jest kręcony film o Jarosławie, więc można by powiedzieć, że Robert Górski się okazał, gdyby taki film rzeczywiście powstał, profetyczny. Nie, ja osobiście myślę, że ten projekt zostanie przez Kaczyńskiego zablokowany. No dlatego, właśnie chciałem to mówić, że ponoć prezes się wściekł. Tak, ja też tak myślę, bo Kaczyński jednak źle reaguje na próby kultu osobistego. On ma liczne wady, ale wśród nich nie ma wady tego rodzaju takiej próżności na pokaz. Znaczy, on oczywiście lubi komplementy jak każdy, natomiast on sobie zdaje sprawę, że to byłby prosty sposób do ośmieszenia go. I co innego jest dla niego stawianie pomników bratu, co uważa za sposób właśnie budowania jakby legendy obu braci, no także i pośrednio swojej, a czym innym jest robienie filmu fabularnego o sobie, prawda, jako herosie opozycji antykomunistycznej. No on ma świadomość jednak roli, jaką odgrywał i nie dziwię mu się, że się wściekł. Ja też na jego miejscu byłbym bardzo niezadowolony. Zresztą mam wrażenie, że on w przeszłości blokował różne takie pomysły. Ja przypomnę, że jakiś czas temu obchodził 70. urodziny w 2019 roku i różne osoby z aparatu władzy szykowały huczne obchody i on zdaje się to kategorycznie zabronił i zablokował. Więc pod tym względem Jarosław Kaczyński rzeczywiście nie jest zainteresowany fetowaniem jego osoby, jak niektórzy dyktatorzy w różnych krajach bliżej czy dalej od Polski. I to wyjaśniał nam profesor Antoni Dudek, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Panie profesorze, bardzo dziękuję za spotkanie. Bardzo dziękuję bardzo za rozmowę. Pozdrawiam. A my wrócimy do jednego z naszych wątków, który już omawialiśmy, to znaczy polityka zagraniczna i Białoruś, bo przecież od kilku dni żyjemy cała Polska i nie tylko cały świat żył wywiadem z Romanem Protasiewiczem, białoruskim opozycjonistą, wywiadem, którego udzielił telewizji państwowej, co było jasne, a teraz widzimy fragmenty i to nie tylko te wypowiedzi zwrócił uwagę, ale na przykład uszkodzone dłonie albo makijaż, który miał przykrywać rany, przykrywać ślady uderzeń. I o tym właśnie w wywiadzie rozmawiamy. Zresztą jak widzimy, reakcje w Polsce też były różne, a przecież nie wiemy, jak było i co przeżywał, ale postaramy się przynajmniej przybliżyć nas do tego, co tam mogło się dziać, bo z nami kolejnym gościem jest Witold Dobrowolski, fotoreporter, który trafił do białoruskiego aresztu w sierpniu 2020 roku. Witam serdecznie, panie Witoldzie. Dzień dobry. Pewnie oglądał pan ten wywiad i jakie były pierwsze myśli, gdy widział te zdjęcia, nie wiem, czy cały udało się przejrzeć, czy posłuchać, ale gdy widział te relacje, te zdjęcia, te wydarzenie? Przede wszystkim jest to bardzo ciężko, mi się wydaje, oglądać, ze względu na to, że no nawet trudno to nazwać wywiadem jako takim. Jest to przede wszystkim, ja bym to odbierał jako inscenizację
zrealizowaną przez reżim Łukaszenki, która miała konkretne cele. I myślę, że po prostu Protasiewicz odgrywa po prostu swoją rolę, do której go po prostu przymuszono przez ostatni tydzień właśnie. Jak widać, między innymi nawet w tym wywiadzie, w cudzysłowie, nie udało się ukryć ran, które mu zadano prawdopodobnie podczas tortur. Ale właśnie, myśli pan, że tych ran nie udało się ukryć? Czy może one jednak pojawiły się tam specjalnie? Bo skoro to miała być inscenizacja, wszystko zaplanowane, to taka wpadka? Faktycznie można to odebrać właśnie również w ten sposób, bo przecież żaden materiał publikowany przez reżim, powiedzmy, jest, każdy materiał jest kontrolowany, więc to też na pewno w jakiś sposób ma pokazać i zastraszyć wszelką opozycję, co w zasadzie ich czeka, że zarówno ból fizyczny, jak i również złamanie i w zasadzie złamanie i powiedzmy na pokaz pokazanie takiej osoby jako złamanej, pro-łukaszenkowskiej, nawet w pewnym sensie, tak jak tutaj przykładowo mamy do czynienia z tym, że Protasiewicz, wiadomo, że niechętnie, ale musiał przyznać pewien szacunek, w cudzysłowie, do Łukaszenki. Zresztą tutaj też warto zauważyć, że sam dziennikarz prowadzący ten wywiad stał się w tym przypadku oprawcą, również takim jak przesłuchujący i Protasiewicza i w zasadzie cały ten aparat przymusu reżimu. A jak pan słyszy te wszystkie komentarze, bo są takie, większość myśli inaczej, ale są takie, że dał się złamać, że jest za słaby. Tak, słyszałem te komentarze i sam osobiście odpowiedziałem na nie na Facebooku. W mojej opinii w zasadzie każdego można złamać, to w zasadzie zależy od podejścia, od sposobu, w jaki służby to zrobią. W przypadku służb sowieckich czy postsowieckich, w zasadzie w każdej konspiracji, z tego co z historii wiemy, to mówiono, że w zasadzie nie czy taka osoba się złamie, tylko kiedy. Protasiewicz jest w bardzo złej sytuacji, ponieważ w niewoli jest zarówno jego dziewczyna i na nim samym jest, można powiedzieć, wisi to widmo wyroku śmierci. Pojawił się też wątek deportowania do Ługańskiej Republiki Ludowej. W jaki sposób tam się traktuje więźniów, to też wiemy, że to jest bardzo brutalne. W zasadzie tortury wśród separatystów w Donbasie są przeprowadzone w taki sposób, że dochodzi do w zasadzie fizycznych szkód bardzo daleko idących, czy nawet utraty kończyn. Tak? No pan też, pan też trafił, od tego zacząłem naszą rozmowę, że pan też trafił do aresztu na Białorusi. Właśnie chciałem pytać, jak to wyglądało, to znaczy i zatrzymanie, i te godziny spędzone tam? W przypadku naszym to było, powiedziałbym, masowy terror mający zastraszyć społeczeństwo białoruskie. Nas w zasadzie bito, znęcono się z nami zarówno fizycznie, jak i psychicznie. Tylko że to dotyczyło równocześnie w zasadzie około 3-4 tysięcy osób, więc więzienia, cele były przepełnione, ludzi torturowano w zasadzie grupowo, w zasadzie masowo, więc to jest trochę inna sytuacja niż w przypadku Protasiewicza, ponieważ nad nim widać, że jest, że po prostu stał się takim priorytetem dla reżimu, żeby go złamać. W przypadku tego, co się działo z nami, to w zasadzie, mówię, tysiące osób równocześnie zatrzymane, bardzo wiele osób potem te areszty opuściło. Miało to konkretne zadanie, żeby zastraszyć społeczeństwo, żeby nie wychodziło już na protesty. Też warto wspomnieć, że tam przynajmniej kilka osób może być zaginiona nadal, czyli można nawet przypuszczać, że zostały zabite przez reżim. A tutaj mamy po prostu jedną osobę, która została wpisana na tą listę terrorystów przez reżim i nad którą już w zasadzie ponad tydzień te służby mogły w cudzysłowie pracować, żeby ją złamać. Tutaj też dochodzi właśnie kwestia tortur fizycznych, psychicznych, pozbawianie snu. Niektórzy nawet spekulują, że być może użyto nawet środków halucynogennych, więc w zasadzie cały można było tutaj zrobić bardzo wiele, żeby go złamać, stworzyć taką ogromną presję. Przykładowo ta kwestia deportacji do Ługańskiej Republiki Ludowej, w większości ekspertów wydaje się, że nie doszłoby do niej, ale
taka osoba, która jest totalnie zaszczuta pod ogromną presją, odizolowana od wszystkich, może takie coś uwierzyć, tym bardziej, że Protasiewicz, z tego co wiem, nie jest osobą, która w jakikolwiek sposób była kiedykolwiek przygotowana do tego sytuacji, chociażby psychicznie, żeby przejść taki koszmar, żeby chociaż wiedzieć na przykład, co mówić, czego nie mówić. Chociaż sam ten, w cudzysłowie, ten wywiad, to osobiście bym po prostu uznawał, że Protasiewicz po prostu mówi to, co mu kazano i nic więcej. Mówi pan o tych warunkach i opowiada o tym, jak to zatrzymanie wyglądało. Dla mnie to chyba bardziej było porwanie niż zatrzymanie w pana wypadku. Myślę jednak, że wiele osób sobie nie zdaje sprawy, o czym my w ogóle mówimy, kiedy pan wychodzi z aresztu, to jest pobity, bo tak wyglądały rozmowy ze służbami. To znaczy nie było rozmowy, było bicie. Było bicie, po prostu to chodziło konkretnie o zastraszenie. W przypadku Protasiewicza chodzi o po prostu pokazowe, a w pana przypadku złamanie. To chodziło o to, żeby coś od pana wyciągnąć, czy po prostu ukarać za to, że był tam, gdzie był? Nie traktowano w zasadzie tak jak wszystkich innych, zarówno dziennikarzy, cudzoziemców, czy przede wszystkim Białorusinów, ukarać za to, że w ogóle ważyłem się przyjechać na Białoruś i mieć, powiedzmy, cokolwiek wspólnego z protestami, chcąc je relacjonować. Chodziło o to, żebym po prostu tak zastraszyć, żebym już więcej po prostu nie chciał tego robić. Ale to wyglądało tak, że przez te godziny spędzone w areszcie te warunki były normalne, nie wiem, mieliście gdzie usiąść, gdzie spać, gdzie jeść. Bo cały czas odnoszę się do tego, że my w ogóle nie wiemy, jak to wygląda. Nie wyobrażamy sobie tego miejsca, nie wyobrażamy sobie tej całej akcji. Dlatego prosiłbym o opisanie tego, jak to wyglądało. Pierwsza doba to było przetrzymywanie nas kilkaset osób na sali gimnastycznej, gdzie wszyscy musieli leżeć skuci z tyłu. I cały czas ktoś był bity, cały czas nas wyzywano. Przynajmniej kilkukrotnie każdą osobę z pojedyncza wyciągano na korytarz, żeby ją pobić, albo znęcać się nad nią psychicznie, słownie, w różny sposób. I w zasadzie też kazano nam chociażby klęczeć pod ścianą z rękami złożonymi do tyłu, z głową przy ścianie, przy tym miejscu między podłogą a ścianą. I to była tortura, która jest powszechnie na świecie, powiedzmy w państwach totalitarnych wykorzystywana. I jest ona bardzo okrutna, bo człowiek nie jest w stanie często nawet godziny wytrzymać. Myśmy musieli wytrzymać nawet chyba 5 godzin w tej pozycji. Ludzie mdleli, ludzie błagali, żeby przestać i za to tylko byli bici. Nie było nic innego, po prostu nie mogło ich spotkać poza dodatkowym biciem i zmuszaniem do tego. W zasadzie tak to wyglądało. Areszt myślę, że był trochę dla nas zbawieniem, bo przestano się nad nami znęcać, po prostu umieszczono nas w przepełnionych celach. Tam mieliśmy dostęp do jedzenia i wody, no ale jednak w celi na 6 łóżek było, w mojej celi było 23 osoby, pamiętam, więc też warunki były ciężkie mimo wszystko. A to było tak, że był pan jakoś inaczej traktowany z tego względu, że jest pan Polakiem, czy to nie miało w tym momencie żadnego znaczenia? Wydaje mi się, że to był tylko pretekst, żeby mnie bić czy się nade mną znęcać. Ale w zasadzie na każdą osobę podobne preteksty znajdowano, więc chodziło w zasadzie, myślę, to było przede wszystkim planowane z góry i każdy z tych oprawców wiedział dokładnie, co robi, jaką ma rolę i w jaki sposób ma postępować z każdym więźniem, więc mi się wydaje, że nie było tutaj jakiegoś szczególnego traktowania mnie ponad inne osoby. No my właśnie obserwujemy zdjęcia, jak już pan wrócił na całe szczęście i widzimy, powiem to taką pamiątkę dość nieprzyjemną z tej wizyty, a podczas tego wszystkiego, jak pan mówi o tym, co widział i co przeżywał, miał pan takie myśli, że to się może bardzo źle skończyć, dramatycznie dla pana? Znaczy, oczywiście, że takie myśli przychodziły przez głowę, ale w zasadzie to jest sytuacja, w której człowiek jest całkowicie zależny od innych, w zasadzie nie ma nad niczym kontroli, więc jedyne, co pozostawało, to po prostu oddać się temu, co ma miejsce i tyle. I wyjść z tego cało, to najważniejsze. Myślę, że to się po prostu udało. A jak rozumiem, jak pan patrzy teraz na to z dalszej perspektywy, to widzi pan tutaj i metody, i przygotowanie, że to nie było żadnego przypadku. To była po prostu ścieżka męczenia ludzi od początku do końca zaplanowana.
Tak. To takie przedsięwzięcie jest przede wszystkim takie tortury masowe, jednak to jest przedsięwzięcie. Trzeba wytankować, trzeba zorganizować ludzi, którzy są gotowi to zrobić, miejsca, gdzie można to przeprowadzać. I mimo wszystko fakt, że na tak wielu osobach przeprowadzono właśnie ten terror, czyli 4000, z tego co pamiętam, w ciągu 2 dni, to nie starczyło miejsca w aresztach czy komisariatach i trzeba było wywozić tych ludzi do baz wojskowych. Akurat ci, zdaje się, mieli największe szczęście, ponieważ w bazach wojskowych ludzi byli najlepiej traktowani, ponieważ jednak poza samym dowództwem wojska, to jednak jest to wojsko poborowe, jednak są to zwykli obywatele wciągnięci do służby, którzy jednak sympatyzują z opozycją mimo wszystko. Ale panie Witoldzie, to skoro takie rzeczy robi się obywatelom, którzy poszli po prostu protestować, wyrazić swoje zdanie, to pana zdaniem do czego zdolny jest ten reżim, żeby złamać Protasiewicza, żeby wyciągnąć od niego jakieś informacje, bo zakładam, że od niego już tych informacji oczekiwano. Szczerze mówiąc, na co jest zdolny ten reżim? Skoro był zdolny, żeby wywołać tak ogromny terror i tak masowe tortury i zabójstwa własnych obywateli w sierpniu zeszłego roku i idąc dalej, teraz w zasadzie porwał samolot pasażerski lecący między państwami Unii Europejskiej, to wydaje się, że reżim jest w zasadzie zdolny do wszystkiego, tak? Też jest ta sytuacja, że za Protasiewiczem zastanęli przywódcy w zasadzie całego wolnego świata, w zasadzie można powiedzieć. A mimo to widzimy u niego ślady tortur, więc widać, że dla reżimu opinia międzynarodowa czy przywódcy międzynarodowi i ich presja na reżim nie ma żadnego znaczenia, po prostu robią co chcą. I to mówił fotoreporter Witold Dobrowolski. Panie Witoldzie, bardzo dziękuję za spotkanie, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję również, dziękuję Państwu. A my za chwilę zmienimy zupełnie tematy, wracamy do zdrowia i wracamy do epidemii. Naszym gościem będzie dr Paweł Grzesiowski. Zostańcie Państwo z nami. I już jesteśmy, to jest Newsroom Wirtualnej Polsce. Z nami dr Paweł Grzesiowski, immunolog, ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej do spraw COVID-19. Witam serdecznie, panie doktorze. Witam pana, witam państwa. Znów mamy koniec epidemii, możemy tak powiedzieć? No mam nadzieję, że nikt tak nie myśli. Mamy w tej chwili okres między falami i tak jak to jest na morzu, między jednym przypływem a drugim mamy odpływ. I teraz jesteśmy w takim okresie, kiedy jest mniej zachorowań, kiedy jest mniej hospitalizacji, mniej zgonów. Bardzo się z tego cieszymy, natomiast to nie jest koniec pandemii. Ale premier Mateusz Morawiecki mówi, że liczę, że w ciągu najbliższych kilku, najpóźniej kilkunastu tygodni osiągniemy odporność zbiorową, która wystarczy do ostatecznego pokonania epidemii. No to brzmi tak, jak już byśmy byli tuż, tuż. No niestety myślę, że pan premier roztacza wizję optymistyczną, nie do końca realistyczną. Bądźmy szczerzy, w tej chwili odporność populacyjną mierzymy poziomem około 90% osób uodpornionych. Nawet jeżeli przyjmiemy, że 40% Polaków to ozdrowieńcy, no to zaszczepiliśmy zbyt mało osób 2 dawkami, żeby uznać, że już taką odporność populacyjną osiągniemy, prawda? Więc tu nie miejmy złudzeń. To są pewne hasła bardziej, myślę, propagandowe niż merytoryczne, a my musimy być bardzo merytoryczni, bo pandemia wykorzysta każdą słabość i to już nieraz pokazała. Jeżeli zbyt ufnie zaczniemy patrzeć w przyszłość, zapomnimy o podstawowych zasadach bezpieczeństwa, no to we wrześniu czy w październiku będziemy znów świadkami dramatycznych scen pod szpitalami, na oddziałach intensywnej terapii, no i niestety na cmentarzach. Ja rozumiem, panie doktorze, że radziłby, żeby każdy polityk, który będzie się wypowiadał o epidemii, w tym również premier Mateusz Morawiecki, raczej był ostrożny, a nie wysyłał takich sygnałów, że już jest normalność, już jest dobrze, już możemy zapominać o sprawie. Absolutnie. Jeżeli ktoś myśli o tym, że pandemia na życzenie polityków się
unicestwi sama, to jest w wielkim błędzie. Wirus wykorzystuje każdą drogę, każdą ścieżkę, żeby zarazić nowych ludzi. I miejmy to na względzie, że ten wirus cały czas się zmienia, więc trochę to jest tak, jakby ktoś przed bitwą mówił o tym, że zakończył wojnę. No my wciąż toczymy z wirusem, moim zdaniem niestety ze słabym skutkiem potyczki, patrząc na liczbę osób, które zmarły, na liczbę osób, które straciły zdrowie, no to na razie wirus jest górą. My poprzez szczepienia neutralizujemy skutki wirusa, ale to są, pamiętajmy, jeżeli chodzi o zaszczepionych, to wciąż nie są w Polsce tak wysokie liczby, żebyśmy mogli myśleć spokojnie o jesieni. Panie doktorze, ja oczywiście zacząłem od premiera Mateusza Morawieckiego, ale z drugiej strony wydaje się, że większość Polaków dokładnie tak samo widzi ostatnie tygodnie. To znaczy normalność. Można się cieszyć normalnością. Na pewno widział pan zdjęcia z długiego weekendu. Tłumy, kolejki, wyjazdy, wycieczki. No nie ma epidemii wśród niektórych. Ale to są dwie różne sprawy. To, że w tej chwili jest mniej zachorowań, jest faktem. Sam skorzystałem z tych wolnych dni i wyjechałem na długi weekend, żeby wypocząć. Więc ja tu nie widzę niczego sprzecznego. To, że wyjeżdżamy, że odpoczywamy, jest czymś absolutnie normalnym, bo wolne dni są po to, żeby odpocząć. Natomiast zupełnie czymś innym jest namawianie nas do lekkomyślności, czyli o mówienie o tym, że możemy zapomnieć o wirusie. To są zupełnie dwie różne sprawy. Mamy wypoczywać, ale być czujni, świadomi i w odpowiednim momencie sięgnąć po maseczkę, po alkohol do dezynfekcji rąk, czy zachować dystans. To są dzisiaj, można powiedzieć, elementarne zasady. I muszę powiedzieć, że w wielu miejscach, a miałem okazję przez te trzy dni odwiedzić kilka małych miasteczek na północy Polski, spotkałem ludzi bardzo odpowiedzialnych. Czy to w restauracjach, czy to w miejscach publicznych były maseczki, był dystans. Jedliśmy posiłki na świeżym powietrzu, mimo że padał deszcz, były zadaszenia, czyli można to zorganizować i wcale nie trzeba się tłoczyć, nie trzeba tego robić w sposób niebezpieczny. Także ufajmy naszemu zdrowemu rozsądkowi, zachęcajmy ludzi do tego, żeby korzystali z tych wszystkich możliwości, jakie daje nam współczesny sposób spędzania czasu, tylko z zachowaniem bezpieczeństwa. Panie doktorze, mówi pan, że trzeba być realistą, a nos realisty podpowiada, że jesienią będziemy mieli czwartą falę zakażeń? Tak, oczywiście. Ja nie mam co do tego żadnych wątpliwości, że zachorowań będzie więcej. Natomiast możemy naszym działaniem spowodować, że te zachorowania nie będą tak drastycznie ciężkie jak w tej ostatniej fali marcowej czy wcześniejszej fali październikowej. Jak to osiągnąć? Poprzez szczepienia. Ja cały czas powtarzam to jak zaklęcie, że osoby dwukrotnie zaszczepione szczepionkami typu Pfizer, Moderna czy Astra mają bardzo niewielkie ryzyko utraty życia lub zdrowia, nawet ale jeżeli będzie to zakażenie. Znaczy, panie doktorze, że ta ewentualna czwarta fala, czwarta jesienna fala będzie falą zakażeń wśród niezaszczepionych? Oczywiście, to już widzimy w tych krajach, gdzie szczepienia są na większą skalę realizowane, chociażby w Wielkiej Brytanii, absolutna większość osób obecnie przyjmowanych do szpitali czy na tak zwanych oddziałach tych sorowskich, czyli tych oddziałach powiedzmy nagłej pomocy lekarskiej, mamy 95% pacjentów niezaszczepionych. Zaledwie 5% pacjentów zgłasza się, którzy byli zaszczepieni jedną lub dwoma dawkami. Także pamiętajmy o tym. To jest bardzo znamienne i powinniśmy o tym mówić. Osoby dwukrotnie zaszczepione nie umierają i nie chorują ciężko na COVID-19, nawet jeśli są wywołane tymi nowymi wariantami. Ale to znaczy, panie doktorze, że jeżeli ten scenariusz kolejnej fali zakażeń okaże się prawdziwy, zrealizuje się, to znaczy, że scenariusz ponownego zamykania gospodarki też nie jest wykluczony. Tak, tylko że moim zdaniem powinniśmy wyciągnąć naprawdę wnioski z tych lekcji, które były poprzednio. Jeżeli odpowiednio wcześnie wykryjemy ogniska zakażeń, jeżeli zadziałamy na skalę lokalną, czyli powiatową, czy powiedzmy wojewódzką i spowodujemy, że wirus zostanie ograniczony, jak tylko wykryjemy ognisko,
to może uda się uniknąć lockdownu ogólnopolskiego. Proszę zwrócić uwagę, że bardzo wcześnie w poprzedniej fali ogłoszony lockdown w województwie warmińsko-mazurskim przyniósł efekty skrócenia trwania fali pandemicznej w tym województwie o 2 do 3 tygodni. Więc mamy realne szanse na to, żeby wcześniej interweniując na poziomie powiatu, czy grupy powiatów, czy województwa, powstrzymać zakażenia szerzące się wtedy już później na cały region. Także nie wolno nam przede wszystkim w tej chwili uwierzyć, że to jest koniec pandemii. Jeżeli panie ktoś... doktorze, a pan by do szczepień zachęcał jakimiś benefitami? Czy tylko reklamował tak jak dzisiaj? Ja powiem tak, gdyby ktoś mnie spytał o zdanie, ja mam cały, że tak powiem, portfel propozycji. Od zachęt przez edukację po obowiązek, bo ja jestem zwolennikiem obowiązku szczepień w wybranych grupach, na przykład grupach zawodowych. Uważam, że medycy, opiekunowie ludzi starszych powinni być szczepieni obowiązkowo, jeśli chcą pracować w tym zawodzie. I podobnie postąpiłbym ze wszystkimi pracownikami tych służb, od których zależy bezpieczeństwo innych osób. Dlatego, że mamy pewne powinności wobec naszych podopiecznych i jedną z nich jest to, abyśmy nie szerzyli zakażeń. Jeśli pielęgniarka, lekarz czy opiekun medyczny będzie sam zakażony, może zarazić swoich podopiecznych, a więc w tych zawodach doktorze, szczepienia... To w takim razie, żeby to uporządkować, czyli obowiązek dla pewnych grup, a zachęty tak. W jakiej formie? Zachęty bardzo różne. Nawet ostatnio dyskutowaliśmy na właśnie tym wolnym weekendzie z grupą młodych ludzi, że mogłaby być taka zachęta. Zaszczepiłeś się, dostaniesz na przykład dodatkowy bon turystyczny, bo możesz czyli pieniądze. Spokojnie... Znaczy w pewnej formie promocja szczepienia jako bezpiecznego, wolnego czasu, do której zachęca rząd. Oczywiście to się przekłada de facto na wsparcie finansowe, ale to nie jest przekupstwo. To jest pewnego rodzaju wsparcie tych rodzin, które mają zaszczepionych swoich członków i chcą pojechać na przykład w jakieś miejsce atrakcyjne, dostają dofinansowanie. Tego rodzaju sposób moim zdaniem mógłby zdać egzamin. Co do loterii, mam wątpliwości, bo to są już takie proste sposoby, ale może jakaś część ludzi też dzięki temu się zachęci. Natomiast sama loteria moim zdaniem nie wypromuje szczepień w grupach ryzyka, a do tych musimy dotrzeć bezpośrednio. I ale dla tych panie osób... doktorze, z drugiej strony pewnie pan słyszał, zespół KULT mówi wprost, że nie chce żadnej segregacji szczepionkowej i nieszczepionkowej i nie będą się pojawiać na koncertach, gdzie będą wpuszczani tylko zaszczepieni. Ale po pierwsze, zespół KULT sam sobie wytworzył jakąś sztuczną wersję wydarzeń. Nikt nigdy nie myślał, i nie przynajmniej w sferze publicznej, nikt nigdy nie chciał tworzyć koncertów czy też innych jakichś imprez wyłącznie dla zaszczepionych. To jest... Ktoś sobie to wymyślił i teraz jakby wobec tej wymyślonej rzeczywistości reaguje. Po drugie, myślę, że użyto bardzo nieszczęśliwych porównań, bo z tego co pamiętam użyto słowa apartheid. Myślę, że ktoś, kto wie co to jest apartheid, nigdy by tego słowa nie użył wobec tego rodzaju sytuacji. My mówimy o bezpiecznym spędzaniu czasu i wiemy, że osoby zaszczepione, czy osoby w masce, czy osoby z testem są bezpieczniejsze dla swojego otoczenia. No myślę, że nikt, kto jest przy zdrowych zmysłach, nie życzy sobie tego, żeby jego widownia chorowała po koncercie. Więc im będzie bardziej dopracowana procedura bezpieczeństwa, tym lepiej dla muzyków i dla uczestników takiego wydarzenia, bo po prostu nie będzie zachorowań i nie będzie zamykanych potem koncertów czy widowni. Więc ja uważam, że powinniśmy i tutaj muzycy czy sportowcy, wszyscy powinniśmy być wspólnie za tym, żeby nasze działania zwiększały bezpieczeństwo. O właśnie, panie doktorze, mówi pan sportowcy, to ja w takim razie przywołuję. Nie wiem, czy wszyscy Polacy wiedzą, czy pamiętają, ale w ciągu tygodnia zacznie nam się przełożone z ubiegłego roku Euro, czyli piłkarskie mistrzostwa Europy. No to może jest czas właśnie, żeby piłkarzy, reprezentantów zaprosić do takiej promocji. Może powinni na tych spotkaniach występować z jakąś koszulką Szczepmy się.
Ależ oczywiście, ja uważam, że każdy, kto jest zaszczepiony lub no, powiedzmy ta koncepcja jest zgodna z jego światopoglądem, powinien o tym mówić. Nawet ostatnio właśnie na webinarium rozmawialiśmy o tym, że gdyby jedna osoba zaszczepiona namówiła chociaż jedną osobę niezaszczepioną na szczepienie, to mielibyśmy już zaszczepionych 90% osób, więc myślę, że taka właśnie idea powinna nam przyświecać. Jeśli my się szczepimy, zarażajmy tą ideą inne osoby, bo prawdę powiedziawszy, to jest najskuteczniejsze. Jeśli patrzymy na skuteczność przekazu, to co my mówimy nawet teraz w mediach, czy politycy, to nie jest bezpośrednio... Czyli naprawdę prosty pomysł, piłkarze wychodzą w bluzach, szczepmy się, to jeszcze byłaby... też promocja Polski i naszej odpowiedzialności. I taki pomysł może warto, no ja jestem zwykłym dziennikarzem, to pan doktor może podsunąć tutaj albo wicepremierowi Glińskiemu, albo ministrowi Dworczykowi, który jest odpowiedzialny za proces szczepień, albo prezesowi PZPN Zbigniewowi Bońkowi. Powiem więcej, każdy może być ambasadorem szczepień, dlatego że im więcej osób będzie miało taką właśnie plakietkę szczepmy się, czy ja się szczepię, czy ja się zaszczepiłem, to w ten sposób pokazujemy, że to jest realne, że to nie jest żadna propaganda, tylko po prostu ludzie szczepią się, szczepią swoje rodziny. Ja tutaj publicznie mówię, że ja szczepię również moje jeszcze niepełnoletnie dzieci, czyli dwóch synów. Jak tylko dzisiaj otwarta jest już rejestracja, mój syn 12-letni został zarejestrowany i tak też myślę, że to powinien, ten przykład powinien być jak najszerzej pokazywany, bo wtedy ludzie myślą, I to się, panie doktorze, oczywiście zgadza, ale pewnie też jest potrzebna jakaś systemowa akcja. To ja zapytam z drugiej strony, a może trzeba zaprosić, no widzieliśmy aktorów, ale może trzeba zaprosić jakichś youtuberów, instagramerów, ludzi, którzy dotrą do młodych osób, które mogą sobie myśleć, że a, co mnie to szczepienie, co mnie ten COVID w ogóle obchodzi? No tak, tylko że youtuber jest no, współczesną formą dziennikarza, prawda, takiego pochodzącego, że tak powiem, z naturalnych źródeł, więc ja myślę, że... No nie wiem, są tacy, którzy tam raczej dość rozrywkowo podchodzą do życia i tylko o tym tworzą materiały. Tak, ale pierwszym jednak warunkiem i bazą do działań jest wiedza. Ja osobiście uważam, że inny przekaz nie ma sensu, czyli najpierw wiedza, świadomość, budowanie wiedzy o chorobie, o jej zagrożeniach, a potem dopiero decyzja. Dlatego, że jeśli my będziemy sprzedawali szczepionki jak cukierki, to dokładnie tak samo w drugą stronę działać będzie dezinformacja. Pamiętajmy, w internecie toczy się regularna... Ale ona już tak działa. To właśnie jest ten problem, że ona już tak działa. A nie specjalnie tą wiedzą jesteśmy w stanie się temu przeciwstawiać. No tak, tylko że my musimy zacząć o tym głośno mówić, że w internecie trwa wojna, która już została ogłoszona. Nie wiemy jeszcze tak do końca. To inaczej. To może, panie doktorze, państwo powinno właśnie szukać tych, którzy tworzą takie kampanie, sponsorują takie kampanie. Ale oczywiście, uważam, że to... że w internecie przegraliśmy w tej chwili wojnę, bitwę o szczepienia, to jest wielka strata i uważam, że tutaj mechanizmy państwowe, które mają no właśnie nieograniczone możliwości, powinny zadziałać, dlatego że my w tej chwili musimy spierać się, ścierać się z jakimś oceanem hejtu w momencie, kiedy na przykład ktoś przyznaje, że się zaszczepił, czy ktoś przyznał, że był wolontariuszem w szpitalu, zalewa go masa hejtu, którą potem niestety czytają inni ludzie i oni nasączają się tymi negatywnymi informacjami. A więc brak tutaj reakcji ze strony władz uważam za wielki błąd, bo internet dzisiaj jest polem, w którym niestety hejt antyszczepionkowy i antykowidowy króluje. Panie doktorze, to jeszcze jeden wątek, a nie ma pan wrażenia, że żeby podkręcić tempo tych szczepień, trzeba pojechać za Polakami? To znaczy, jak Polacy jadą na wakacje, to szczepionki za nimi na wakacje, autobusami, autokarami, pociągami, czym tam się tylko da, żeby ich złapać na tym urlopie i zaszczepić. No złapać cudzysłowie oczywiście. Zgadzam się, powinniśmy odblokować. Takie były zresztą zapowiedzi, że od lipca będzie można szczepić się w dowolnym punkcie szczepień. Mamy mnóstwo osób, które w tej chwili zastanawiają się, co zrobić, bo mają zaplanowany urlop i wypada w tym czasie druga dawka, na przykład szczepionki, musieliby zostać w swoim miejscu zamieszkania. Dzisiaj jest to dosyć trudne, żeby się przepisać z jednego punktu do drugiego. Powinno to być moim zdaniem ułatwione i wtedy to będzie. Ale panie doktorze, może trzeba zrobić tak, że jest wejście na plażę w Kołobrzegu i obok stawiamy punkt i zapraszamy.
Oczywiście, mobilne punkty szczepień, autobusy, które będą krążyły między miastami czy miasteczkami, jak najbardziej, każda forma. Mówimy o tych autobusach szczepionkowych właściwie od stycznia i nic tu się nie wydarzyło. Szkoda, bo to jest świetny pomysł. Przecież mamy autobusy dla krwiodawców, mamy autobusy dla mamografii. Dlaczego nie mamy szczepionkobusów? Tego nie rozumiem. Panie doktorze, ostatnie pytanie. Jak już poszedłem na te szczepienie, pierwsze, drugie, to niektórzy ciężko znoszą to szczepienie. Mają gorsze samopoczucie, bóle głowy. Nie muszę też w swoim imieniu zapytać, jak sobie radzić z taką gorszą formą? Ale mówmy o tym. Właśnie to jest rzecz, której też nie do końca rozumiem, że o tych objawach poszczepiennych mało się mówi, a one są. Dotyczą nawet 50% osób zaszczepionych. No, ja tutaj mogę się przyznać, panie doktorze, że mam ciężko znosiłem, bólem głowy przypłaciłem drugą szczepionkę, ale nie żałuję. No właśnie, ale ból głowy jest do wyleczenia. To nie jest tak, że my musimy cierpieć. Przyjęcie jednej dawki leku przeciwzapalnego, czy to opartego o paracetamol, czy o ibuprofen, daje ulgę i my o tym mówimy szeroko, prawda? Jeżeli masz dolegliwości poszczepienne, możesz wziąć lek, który to te dolegliwości zmniejszy. Nie ma powodu cierpieć, mimo że wiemy, że to cierpienie ma tutaj jakby ten pozytywny skutek, to znaczy świadczy o pobudzeniu układu odporności. Ale dlaczego mamy mieć na przykład 40 stopni gorączki i nie leczyć tego, kiedy przy infekcji leczymy? Więc to samo jest po szczepieniu. Jeśli mamy jakieś dolegliwości po szczepieniu, powinniśmy stosować leki objawowe. Po to one są. I to mówił dr Paweł Grzesiowski, immunolog, ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej do spraw COVID-19. Panie doktorze, bardzo dziękuję za spotkanie, bardzo dziękuję za rozmowę. Ja również dziękuję. A teraz trochę przenosimy się na Wyspy Brytyjskie, a trochę przenosimy się do Stanów Zjednoczonych, ale o tym wszystkim opowie Kinga Jurga i jej gość. A rozmawiać będziemy z powodu pewnej osoby o imieniu Lilibet Diana Mountbatten-Windsor. Zabrzmiało dosyć poważnie, ale chodzi tak naprawdę malutką, zaledwie trzydniową, o ile dobrze liczę, dziewczynkę, czyli po prostu córkę księcia Harry'ego i Meghan Markle. No i na początek właśnie chciałabym, żeby pani troszeczkę opowiedziała o tej symbolice imion, bo media od kilku dni rozpisują się, że na pewno tutaj ta wielka symbolika jest. Tak, najważniejsze jest pierwsze imię, Lilibet. To jest rodzaj zdrobnienia od Elizabeth. Ale to coś więcej. Otóż kiedy Elżbieta II, obecna królowa, była malutką dziewczynką i nie potrafiła swojego imienia Elizabeth poprawnie wypowiedzieć, to jak to dzieciom się często zdarza, wymyśliła sobie swój wyraz Lilibet. I ona mówiła na siebie Lilibet i tak zaczęto na nią mówić. Jej dziadek, który ją ubóstwiał, król Jerzy V, a także rodzice mówili na nią Lilibet, tak? Również mówiła siostra, tak mówił niedawno zmarły mąż. A zatem Lilibet to jest taki rodzaj zdrobnienia od Elizabeth, ale to jest taki jedyny w swoim rodzaju. To jest coś, co właśnie jest takie bardzo związane z królową Elżbietą, bo to taki, można powiedzieć, rodzinny pseudonim. Ja od razu dopytam, pozwolę sobie wejść słowo, od razu dopytam, czy myśli pani, że to jest takie szczególne zaznaczenie więzi księcia Harry'ego z babcią, którą można było wyczuć już wcześniej, kiedyś w internecie był taki żart, który Harry sobie zrobił, nagrał wideo, no bo jakby drugim imieniem na przykład księżniczki Charlotte, czyli córki księcia Williama, również jest nawiązanie do królowej Elżbiety, ale to jest po prostu imię Elżbieta, a tutaj jest zdrobnienie, tak. Czyli jest jakby taka większa czułość. Myśli pani, że o to chodziło, żeby to podkreślić? Ja myślę, że to jest jednak taki gest w stronę babki, no bo Elizabeth to jest imię dość popularne i kobiet o tym imieniu jest wiele, a Lilibet jest jedna jedyna na całym świecie, więc z całą pewnością to powinno sprawić królowej przyjemność, że właśnie tego imienia użyli jako pierwszego imienia. No to, że Diana to nie jest niespodzianką, bo tak przecież nazywała się zmarła tragicznie matka Harry'ego.
Oczywiście te gesty w stosunku do królowej są trochę niespójne jednak z zachowaniem rodziców tego niemowlaka, bo zachowanie zdecydowanie nie pokazuje tej czułości czy tej sympatii w tej chwili, którą oni tutaj przedstawiają czy chcą udowodnić imieniem, bo jednak zrobili coś, co z pewnością bardzo babcię królową zasmuciło, żeby nie powiedzieć skrzywdziło. A może to jest właśnie, pani doktor, próba takiej rekompensaty za te wszystkie, no jednak smutne, burzliwe doniesienia z ostatnich miesięcy, z tych wszystkich wywiadów? Można byłoby tak pomyśleć i byłoby tak dobrze, gdyby taka była prawda. Gdyby rzeczywiście Sussexowie przemyśleli coś i chcieli wrócić trochę w cudzysłowie na łono rodziny królewskiej. Aczkolwiek ja nie przypuszczam, żeby tak właśnie było, dlatego że mówiąc tak wprost, oni mają dość wygodną w tej chwili sytuację, dlatego że właściwie nic nie muszą. W każdej chwili właściwie mogą wrócić do tego, z czego zrezygnowali. W tej chwili korzystają z życia. Mają święty spokój, media ich tak nie molestują pewnie, jakby to się działo, gdyby mieszkali na Wyspach Brytyjskich. Nie muszą wypełniać tych wszystkich obowiązków królewskich. To, co ich irytuje, a co prawdopodobnie przede wszystkim irytuje Meghan, która niewątpliwie nie rozumie, kim jest żona takiego księcia jak Harry, kogoś, kto jest tak blisko tronu. Stąd też to wszystko, myślę, co się zadziało, jednak jest w dużej mierze z jej powodu. W związku z tym no to jest wygodna pozycja. Ich córeczka jest ósma w kolejce do tronu. Teoretycznie oczywiście, ale to jest bardzo blisko tronu, a zatem ze względów takich prestiżowych, bo ten numer w kolejce do tronu jest takim bardziej elementem pewnego prestiżu niż faktycznie jakimś takim dowodem na to, jaką kto ma szansę zostać kiedyś królem czy królową. Więc jest jednak w kolejce do tronu, tak? Nikt jej tego nie pozbawił, pomimo że królowa słusznie odcięła parę od królewskich, czytaj, brytyjskich podatników, od brytyjskich podatników pochodzących pieniędzy. Oni się żalili w wywiadzie z Ofrą Winfrey, że nie przysługuje im dla dziecka ochrona. No ale to tak trzeba też zrozumieć. No, albo jakie są skutki ich decyzji, prawda? Wszystko, tak, albo nic. Pani doktor, a to już jesteśmy w takim razie przy tym, no tak naprawdę jaką rolę będzie mała Lili, bo tak już od razu sami rodzice zresztą o swojej córeczce zaczęli pisać w mediach społecznościowych. Jaką rolę będzie pełniła w tej monarchii brytyjskiej? No to mówi pani, że oczywiście ona nadal jest w tej kolejce do brytyjskiego tronu, ale podobnie jak jej starszy brat Archie, tytułu księżniczki no już nie otrzyma. No prawdopodobnie tak to właśnie będzie, natomiast no cóż, no ona wciąż jest bardzo ważną osobą. Ten tytuł zawsze mogłaby uzyskać w przyszłości, to nie jest coś takiego, co skoro nie dostała, to jest przed nią zamknięte, tak, bo jeszcze jest dziadek, który jak przypuszczamy, będzie kiedyś królem, czyli książę Karol. On może jej
dać ten tytuł. No właśnie, może wyjaśnimy tą taką dosyć skomplikowaną sytuację. To znaczy to, że dzieci Harry'ego i Meghan nie mają tytułu księżniczki i księcia, wynika z tego, że według obecnie obowiązującego prawa brytyjskiego te tytuły mogą być nadawane tylko wnukom króla czy królowej, prawda? Czyli to może oznaczać, że te dzieci jeszcze kiedyś po śmierci królowej Elżbiety, kiedy już staną się wnukami Karola, ten tytuł mogą jeszcze uzyskać? Tak, jak najbardziej. Jak najbardziej, ale myślę, że tutaj tak naprawdę chodzi, przed dziećmi jest droga otwarta do bardzo wielu jeszcze spraw. Natomiast jakby ważniejsze jest to, jak będą postępować w tej chwili ich rodzice. Jeżeli będą mieszkać z dala od Wysp Brytyjskich, jeżeli będą mieszkać w Stanach, czy w Kanadzie, czy może jeszcze gdzieś indziej, kiedyś mówiono nawet o Afryce, to może być tak, że te dzieci nie wychowywane w klimacie tego wszystkiego, co jest związane z monarchią, z rodziną królewską, nie będą tego nauczone, nie będą tego czuły, krótko mówiąc, tak? Nie nasiąkną tą atmosferą i też być może nie będą kiedyś czuły związku z monarchią, nie będą może miały potrzeby się z nią jakoś wiązać, także swoją działalnością, ale oczywiście może być odwrotnie, może być tak, że dzieci właśnie będą chciały poszukiwać tych swoich królewskich korzeni. No, dopiero zaczynają swoje życie, zobaczymy, co los im przyniesie. A wracając do tych wydarzeń z ostatnich dni, jak ocenia Pani reakcję z brytyjskiego tronu? Znaczy z Pałacu Buckingham mieliśmy oczywiście komunikat. Mieliśmy komunikat księcia Williama, czyli brata księcia Harry'ego. Był komunikat od księcia Karola, ojca razem z małżonką. Ja na przykład zauważyłam, że Pałac Buckingham wydał taki dosyć oficjalny komunikat, odnosząc się oficjalnie do księcia i księżnej Sussex. Natomiast i brat, i ojciec pisali w takich oficjalnych komunikatach, raczej zwracając się, czy pisząc o Harrym, o Meghan, o Archie. Myśli Pani, że to też jest widoczne jakieś ciepło tutaj z ich strony? Może próba zażegnania jakiegoś konfliktu trwającego od kilku miesięcy? Dla rodziny królewskiej wizerunek to jest rzecz święta. To jest rzecz najważniejsza, jedna z najważniejszych rzeczy, żeby ten wizerunek był właściwy, pozytywny, bo prawda jest taka, że poddani mogą kiedyś zechcieć być nie poddanymi, a obywatelami, którzy będą wybierać prezydenta. I być może kiedyś dojdą do wniosku, że jednak republika byłaby lepsza, a zatem panująca dynastia to jest taki w dzisiejszych czasach trudny temat i trzeba bardzo na tę opinię publiczną uważać, a zatem niewątpliwie cokolwiek się dzieje w rodzinie królewskiej powinno zostać w jej obrębie i myślę, że ciepłe komunikaty są tutaj sprawą oczywistą, a to co tak naprawdę myśli książę Karol, na ile jest mu przykro jako dziadkowi, że nie może uczestniczyć w życiu wnuków ze strony Harry'ego, na ile jest przykro królowej Elżbiecie, która jest w głębokiej żałobie, której mąż niestety nie dożył swoich setnych urodzin, a za 3 dni 10 czerwca obchodziłby swoje setne urodziny. Pewnie o tym myśli, że ta prawnuczka z nim się tak minęli w tym życiu niestety. I oficjalne komunikaty muszą być takie, jak być powinny, czyli ciepłe, serdeczne. Ja zresztą nie neguję tego, że oni wszyscy się cieszą, że Harry jest szczęśliwy, o ile jest szczęśliwy, naprawdę. Natomiast z całą pewnością pod tą powłoką są pewne żale. No, tak jak w każdej rodzinie, myślę, że każdy z nas byłby zasmucony, gdyby ktoś najbliższy, brat, siostra, córka, wnuczka publicznie opowiadali o kłopotach, o pretensjach.
No, takich rzeczy się po prostu nie robi. To nie trzeba być księciem, żeby o tym wiedzieć. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim Państwa gościem była dr Wioletta Wilk-Turska, autorka bloga Zakamarki Monarchii, a rozmawiałyśmy o nowej członkini brytyjskiej rodziny królewskiej. I to właśnie była Kinga Jurga i jej gość dr Wioletta Wilk-Turska, które rozmawiały trochę właśnie o tym, co w Stanach Zjednoczonych, co u rodziny królewskiej, co w Wielkiej Brytanii. A my nie kończymy naszego programu, bo teraz czas na sport. Powiedziałem w trakcie naszego programu, że do Euro 2021 pozostał tydzień. Muszę się poprawić, bo zostało mniej dni niż tydzień, to jest tylko 5 dni. A z nami Mateusz Skwierawski, WP Sportowe Fakty, który jest w Opalenicy i z którym będę zaraz rozmawiał właśnie, jakie nastroje. Witam Cię, Mateuszu. Dzień dobry. No to opowiedz nam, no mniej niż tydzień do Euro, jakie nastroje i w kadrze, i w Opalenicy, co się tam dzieje, czy chłopaki ciężko trenują, czy może odpoczywają i się szykują mentalnie na najbliższe spotkania? No, za drużyną tydzień naprawdę bardzo ciężkich treningów. Pytasz o nastroje, no to powiem, że z pozoru wydaje się, że jest wszystko w porządku, że jest cisza, ale no jednak jest kilka znaków zapytania, a przede wszystkim jeden bardzo poważny. Mam tutaj na myśli Arkadiusza Milika i stan zdrowia naszego napastnika. Wydawało się, że Arek ma już problem łękotki zaleczony, że wrócił do treningów na pełnych obrotach razem z resztą zespołu, ale Arek dostał w niedzielę wolne, trenował indywidualnie, nie wyszedł na boisko z innymi piłkarzami i tutaj zaczyna się robić problem, bo sytuacja jest troszkę skomplikowana. Trener Paulo Sousa chce mieć odpowiedź jeszcze przed turniejem, czy wszyscy zawodnicy są zdrowi. Poniedziałek miał być takim dniem testowym dla tego piłkarza. Milik dzisiaj wyjdzie na trening o godzinie 17, no i wszystko zależy od tych zajęć. Jeżeli dalej będzie odczuwał dyskomfort w kolanie, no to wszystko wskazuje na to, że na Euro nie pojedzie. Plan był taki, żeby Arek dzisiaj wystąpił w treningu z pełnym obciążeniem i we wtorkowym spotkaniu z Islandią, ostatnim przed Mistrzostwami Europy, rozegrał co najmniej kilkanaście minut. Jeżeli dzisiaj okaże się, że problem Arka nie minął, no to tego zawodnika nie zobaczymy na Mistrzostwach. Czyli rozumiem, że jeżeli dzisiaj nie potrenuje, a jutro nie pojawi się w ogóle na murawie Arkadiusz Milik, no to mamy dla niego złe informacje. Dla kadry to są też raczej złe informacje, bo jeden z głównych napastników wypada. Dokładnie, czy Milik dzisiaj jest awizowany do tego, żeby wyjść na trening, tylko pytanie, czy ten trening dokończy. W niedzielę również miał wyjść na zajęcia z całym zespołem, ale tak się nie stało. Sztab szkoleniowy troszeczkę nabierał wody w usta, mówiąc, że to taki profilaktyczny zabieg, aby Arek troszeczkę odsapnął, potrenował indywidualnie, ale pamiętajmy, że przecież Milik nie miał w nogach ani treningów z pełnym obciążeniem, no bo wcześniej przygotowywał się indywidualnie, ani nie miał też meczów, bo spotkanie z Rosją opuścił. Również opuścił wewnętrzną gierkę kadry tutaj w Opalenicy, tak więc no wszystko zależy od poniedziałkowego treningu i od tego, jak Arek będzie czuł się podczas meczu, oczywiście jeżeli w nim wystąpi, podczas meczu z Islandią we wtorek. No rozumiem, czyli decydujące godziny, a jeżeli się nie pojawi, nie zagra i nie pojedzie, to kto za niego? Czy w ogóle kogoś mamy na zastępstwo, czy powołamy nowego zawodnika? To jest dobre pytanie, czy ktokolwiek za Arka. Wiem dobrze, że Sebastian Szymański dostał rozpiskę od sztabu szkoleniowego, zresztą nie tylko od trenera Paulo Sousy, jego asystentów, ale również od swoich trenerów z Dynama Moskwa. On cały czas jest w treningu, rusza się, trenuje indywidualnie, mimo że w międzyczasie miał wakacje. Tylko pytanie, czy Sebastian Szymański byłby takim zmiennikiem Milika 1-1? Czy ktokolwiek z tych zawodników na liście rezerwowej byłby takim zmiennikiem? Wcale się nie zdziwię, jeżeli okaże się, że w przypadku braku Milika na Euro, Paulo Sousa nie dowoła żadnego piłkarza, a zwłaszcza, że z Szymańskim miał drobny zgrzyt na ostatnim marcowym zgrupowaniu. Nasz selekcjoner zarzucał wtedy piłkarzowi, że ten nie do końca przykłada się do zajęć, nie wykazuje się takim bardzo wysokim zaangażowaniem. Tam też było tarcie pomiędzy panami. No, Sebastian tego nie mówił, on to zachował dla siebie, ale chodziło o pozycję, na jaką Sousa wystawia Szymańskiego.
Szymańskiego. Szymański w klubie gra bliżej środka boiska, a selekcjoner widział go na pozycji skrzydłowego, wahadłowego, który pracuje i w obronie, i w ataku, a przy predyspozycjach fizycznych Szymańskiego no, taka pozycja mu, delikatnie mówiąc, nie leży, dlatego tutaj były pewne tarcia, no i wydaje mi się, że no Szymański też chyba, Sousa też chyba nie ma zbytnio przekonania do tego zawodnika, tak więc wcale się nie zdziwię, jeżeli w przypadku absencji Arka Milika, oczywiście trzymamy za niego kciuki, żaden z piłkarzy nie zostanie dowołany. To najświeższe informacje z reprezentacji, ale powiedz Mateuszu, co w zasadzie wiemy na dziś o wtorkowym spotkaniu z Islandią? To będzie faktycznie ostateczny test, kiedy na boisko wchodzą ci, którzy będą grali, czy to jest jeszcze mecz na sprawdzanie, na wymyślanie, na nową taktykę, na jakieś zmiany, na jakieś rotacje? Jeżeli chodzi o nową taktykę, to myślę, że tutaj nikt nie będzie sprawdzał nowej taktyki, zwłaszcza, że już w sobotę gramy pierwszy mecz na Euro. Jeżeli chodzi o testowania, to wydaje mi się, że ten mecz z Rosją był takim sprawdzianem dla wszystkich piłkarzy, którzy do tej pory w reprezentacji grali albo mało, albo w ogóle. Ten mecz z Islandią ma być, tak mi się wydaje przynajmniej, według moich informacji, już takim sprawdzianem dla tego głównego garnituru, czyli możemy spodziewać się powrotu do pierwszego składu Roberta Lewandowskiego, być może również Kamila Glika, no chyba, że selekcjoner z niego zrezygnował. Myślę, że zobaczymy również pierwszego bramkarza Wojtka Szczęsnego. Grzegorz Krychowiak akurat z Rosją grał, ale też wydaje mi się, że ten jeden z elementów kręgosłupa kadry zagra w tym spotkaniu. No i pytanie przede wszystkim, kto za Arkadiusza Milika, bo myślę, że selekcjoner będzie próbował w tym spotkaniu ustawić drużynę tak, jakby ona miała sobie radzić właśnie bez Arka na turnieju. I o tym wszystkim będziemy się przekonywać w najbliższych godzinach, w najbliższych dniach. O tym można przeczytać na WP Sportowe Fakty, ale jeszcze jeden wątek chciałem z Tobą poruszyć, Mateuszu, to znaczy Hiszpanie i ich problemy zdrowotne, a konkretnie problemy z koronawirusem, a jest nasz to przecież przeciwnik na najbliższych mistrzostwach. Dokładnie, no, koronawirus wykluczył Sergio Busquetsa, kluczowego piłkarza reprezentacji Hiszpanii, kapitana. No tam jest drobny bałagan, bo Hiszpanie przecież, ich treningi, ich przygotowania zostały totalnie zaburzone. Zawodnicy zostali odizolowani, przeszli kwarantanny, mieli spotkania z trenerami na Zoomach, znowu przenieśli się do internetu, trenowali gdzieś na własną rękę w hotelach, potem w mniejszych grupkach, czyli no, bardzo poważnie zostały te przygotowania zaburzone. Myślę, że gdyby w naszej reprezentacji na finiszu coś takiego się wydarzyło, no to mielibyśmy mały pożar w opalenicy. Jeżeli chodzi o to, jak zostało to odebrane tutaj u nas na zgrupowaniu w opalenicy, to myślę, że raczej nikt sobie tym głowy nie zaprząta, ponieważ jeszcze jest trochę czasu do spotkania z Hiszpanią, a z tego, co się orientuje, no to Hiszpanie liczą i mają nadzieję na to, że Busquets jednak do tego spotkania z Polską wyzdrowieje i będzie gotowy. Ale myślę, że jest faktycznie ryzyko, że tam wystąpi jakaś kadra B, C Hiszpanii, czy ani nie powinniśmy na to liczyć, ani nie powinniśmy tego życzyć? Myślę, że jest duże ryzyko, ponieważ no wszystko zależy od tego, jak ta choroba się rozprzestrzeniła w reprezentacji Hiszpanii. No Busquets miał kontakt z każdym zawodnikiem, tak więc teraz każda największa gwiazda może wypaść właśnie na izolację, na kwarantannę. Wiemy już, że Hiszpanie na sparing, ostatni swój sparing przed Euro z Litwą, wysyłają drużynę do lat 21. Tam też były takie drobne tarcia pomiędzy Federacją Hiszpańską a rządem, bo tam sytuacja jest troszeczkę inna. Bo u nas zawodnicy zostali, cały sztab i piłkarze, również lekkoatleci zostali zaszczepieni i jakby polski rząd bardzo za tym optował od początku. Tam właśnie nie do końca tak było. Rząd hiszpański się sprzeciwił, żeby piłkarze zostali potraktowani, żeby byli uprzywilejowani, a z kolei zaszczepieni zostali sportowcy z kadry olimpijskiej, więc akurat oni można powiedzieć, że są bardziej bezpieczni pod tym względem. No i teraz pojawia się pytanie, czy w tym ostatnim tygodniu zawodnicy hiszpańscy nie powinni zostać zaszczepieni i być może właśnie tak się stanie, tylko że jest już na to troszeczkę za późno. No pytań jest dużo, o odpowiedziach będziemy się dowiadywać w najbliższych dniach i godzinach. To Mateusz Skwierawski, WP Sportowe Fakty. Bardzo dziękuję za spotkanie, bardzo dziękuję za rozmowę. Mateusz był w opalenicy, gdzie pogoda piękna, co widzieliśmy za jego plecami, tylko boisko puste, ale to się zmieni. Jutro spotkanie Polska-Islandia, a w piątek mecz otwarcia Euro 2020.
20 euro 2021. Oczywiście o wszystkich szczegółach i o tym, co w naszej kadrze i jakie wyniki i jakie kolejne spotkania, to na stronach Wirtualnej Polski i WP Sportowych Faktów. A na dziś to wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy. Dziękuję, Mateusz Szatajczak, i do zobaczenia.